Królowa łąk. Nie bez powodu tak nazywana jest stokrotka. Stokrotki ukwiecają pastwiska łąki, rosną dziko przy miedzach, na polanach, na trawnikach, nawet w miastach na trawnikach między blokami można spotkać dużo stokrotek. Zakwitają one od marca do listopada. Czasem zakwitają nawet podczas bezmroźnej zimy. Większość z nas zachwyca się pięknem tych drobnych białych kwiatuszków. Nieliczni zaś wiedzą, że są one jadalne. Jadalne są zarówno kwiaty, jak i młode listki. Kwiaty i liście stokrotki mają delikatny, orzechowy smak. Można je z powodzeniem wykorzystać w wiosennej kuchni naprawdę na wiele sposobów. Można je dodawać świeże do sałatek warzywnych jako jeden ze składników, zarówno liście, jak i kwiaty. Można je gotować w zupie. Można dodawać do pasty serowej do kanapek. Nierozwinięte pąki kwiatowe można także marynować. Można je robić na słodko, czyli zasypać cukrem i potem takie słodziutkie dodawać do sałatek owocowych. Kwiaty stokrotki są po prostu jadalnym elementem dekoracyjnym potraw. Ale stokrotka nie tylko przy potrawy, dając im piękny i oryginalny wygląd, ale wzbogaci je także o wiele cennych składników pokarmowych. Stokrotki zawierają dużo witaminy C, beta-karotenów, olejków eterycznych, flavonoidów, antocyjanów, kwasów organicznych, śluzów oraz naprawdę dużo składników mineralnych. Stokrotki można suszyć całe kwiatki i zimą dodawać do herbatek owocowych, do herbatek kwiatowych lub do zwykłej herbaty. Można je także zaparzać samodzielnie. Jakie właściwości mają stokrotki? Stokrotki oczyszczają organizm z toksyn, usuwają nadmiar kwasu moczowego, regulują ciśnienie krwi, przeciwdziałają miażdżycy, usprawniają przemianę materii. Pomocniczo stosuje się je w stanach zapalnych żołądka, wadliwej przemianie materii, w zaburzeniach czynności wątroby. W medycynie ludowej stosowano kiedyś kwiaty w formie naparów jako środek na kaszel i gorączkę oraz nawet w leczeniu gruźlicy. Znane są także szerokie zastosowania stokrotki zewnętrznie. Wyciągi ze względu na wysoką zawartość glikozydów. Wykazują silną aktywność przeciwgrzybiczną. Znana jest także jako ziele na siniaki. Okłady z mocnego naparu, czyli dwie łyżki kwiatów na szklankę wody, przyspieszają wchłanianie wybroczyn krwawych, czyli siniaków. Rozdrobnione świeże listki przyspieszają gojenie lekkich zranień i otarć. Maseczki z kwiatów polecane są także przy trądziku. I do pielęgnacji skóry pod oczami, i do cery suchej. Kąpiele z dodatkiem naparu działają wzmacniająco na skórę. No i na koniec odrobina magii. Stokrotka wzmacnia błyskotliwość intelektualną, pomaga realnie ocenić siebie, pozwala odnaleźć swoje miejsce na ziemi, chroni przed zarozumiałością, oczyszcza. I rozjaśnia myśli. No i hit. Zabrane ze sobą ziele stokrotki pomaga rozwikłać zawiłości prawno-urzędnicze. Sprawia, iż zawierane umowy są uczciwe. I ja na następną wizytę w urzędzie zabieram stokrotki.